Cześć moi drodzy, z tej strony Farel, jest dzisiaj ze mną moja dziewczyna JJ-ka. Hejka! Moi drodzy, dzisiejszy odcinek będzie naprawdę zarąbisty, ponieważ będziemy walczyli o... najpikantniejszy skin do Dynamike'a. Dokładnie tak, moi drodzy, dzisiaj będziemy walczyli o pikantnego Mike'a, czyli dzisiejsza rywalizacja będzie naprawdę ostra. Także moi drodzy, zostawiajcie łapki w górę, jeżeli pod tym odcinkiem jeszcze dzisiaj dobijemy 15 tysięcy łapek w górę, to w następnym odcinku daje się namówić na jakiś ostry challenge. No to nieźle. To nieźle. Moi drodzy, zostawcie 15 tysięcy łapek i zagramy z Justyną jakiś pikantny challenge w gry Brawl Stars. Dokładnie jeszcze nie wiem, jakie będą zasady tego challenge'u, ale mi się wydaje, że będzie to mniej więcej wyglądało tak. Jeżeli nie trafisz przeciwnika, pijesz taki naparsteczek sosu tabasco. O! Dobre? Już tego żałuję. Więc moi drodzy, nie zapomnijcie również o subskrypcji kanału, naciśnijcie ten czerwony przycisk, żeby zamienił się na siwy, ponieważ takie odcinki z JJ.com będą się pojawiały coraz częściej. No a jeżeli już to zrobiliście, to teraz ja przedstawię Wam zasady dzisiejszego challenge'u. Gramy po 3 rozgrywki w trybie solo, oczywiście Dynamike'iem. Za pierwsze miejsce otrzymujemy 10 punktów, za drugie 9 punktów, za trzecie 8 punktów i tak dalej, i tak dalej. Kto z nas zbierze mniej punktów, musi kupić osobie przeciwnej pikantnego Mike'a. Mam nadzieję, że zasady są jasne, a my teraz przechodzimy do challenge'u. Partnerem filmu jest footballteam.pl, darmowa gra przeglądarkowa w formie menadżera piłkarskiego. Codziennie czeka na Ciebie dawka emocji w piłkarskich ligach internetowych. Załóż swój klub, ulepszaj stadion, zbierz graczy, wciel się w rolę piłkarza. Trenuj, zdobywaj lepsze przedmioty, otwierając paczki. Ulepszaj je, handluj nimi i zostań najlepszym. Rejestrując się z linku w opisie, dostaniesz bonus w postaci 200 punktów energii na start. Okej, moi drodzy, zaczynamy z pierwszym meczem. Farel gra pierwszy. Mamy dzisiaj bardzo fajną mapkę po Dynamike'a, która nazywa się 1000 jezior i respią się co jakiś czas grzybki lecznicze, więc to może przechylić szale zwycięstwa na naszą korzyść. Zobaczymy, jak mi pójdzie pierwszy Farel. Gramy oczywiście myszką na komputerze, ale już następny odcinek będzie nagrywany na telefonie, moi drodzy, bo już mi części w końcu przyszły, więc pojawiały się również live'iki na kanale z Brawl Starsa troszeczkę częściej, przepraszam, dobra. Kurde, nie, tu! Tutaj, a im szybciutki? Pyk, dobra, wyeliminowałem jednego uczestnika gry, była to Piperka, bardzo dobrze, bo ona tutaj mogła zrobić najwięcej zamieszania. Mamy skrzyneczkę, która zaraz zginie od burzy. W sumie, dobra, zdążę ją wysadzić chyba prędzej, zanim ona zginie od burzy. Dobra, ej! Mamy już 4 Power Cubes, nie jest najgorzej. Walczymy oczywiście o miejsce. Mamy 6, tak? Nie, 7. 7, czyli 3 punkty na naszym koncie. Tam jest jakiś wizard, który sobie fokusuje ładnie krzaczki. Tego Mike'a mógłbym zaskoczyć, ale nie chcę troszeczkę... Okej, jestem. Myszkę przez chwilę zgubiłem. Nie wiem, o co chodziło, moi drodzy. Tutaj rzućmy w ten krzaczek. Jest! Wykurzyłem go w jakiś sposób. Ogórek. Padł. Nice. H10 harmonii. Dobra, 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 dobra. Pięknie. Barley, barley, barley. O nie. O nie. O nie! Tylko 3 miejsce. Gdyby nie ten wściekły Barley, który miał 10 power cubesów, udałoby mi się z pewnością zdobyć więcej punktów. Ranga 4, 6 punktów trafia na moje konto. Teraz przyszedł czas na Justynę. Okej, moi drodzy, teraz moja kolej. Powiem Wam szczerze, że nie lubię grać z Dynamike'iem. Z takich postaci rowerowych to wolę bardziej zdecydowanie Barley'a. Ale zobaczymy, jak mi pójdzie. Mam już jedną skrzyneczkę tutaj. Nie chcę... O, o, kto tutaj się... Dobra, zabiliśmy. 9 zadymiarzy w grze. Rico ma tutaj ulta, to ja nie chcę się bić z Rico, jak on ma ulta. Bo on jest bardzo niebezpieczny, jak ma ulta. Dalej 9 zadymiarzy. Idę sobie górą na spokojnie. Tutaj nikogo nie ma. Tutaj się przyczaję w krzaczku. Otworzę sobie kolejną skrzynkę. O nie, o nie, o nie! Uciekaj, JJ-ka, schowaj się. Christian uciekł. Też się mnie troszeczkę przestraszył. 8 zadymiarzy w grze. Idziemy. O, ten Rico ma bardzo mało życia, ale tam jest jeszcze Spike. Zabiłam go! Woo!
fajnie. O nie, znowu ten eklips. Ukradł mi gemiki, ham. Dobra, na spokojnie, żeby za szybko nie paść. Już mamy 4 punkciki, więc nie jest źle. A gdzie on uciekł? A tam jest, wiedziałam, że tam jest. O Jezus, tak mało mu zostało. Nie! Dobra, udało się. Myszka mi uciekła. Trzech zadymiarzy. No i ten Rico nieszczęsny. Czy uda mi się? Czy uda mi się? Uwaga! Jest! Udało się pierwsze miejsce! Nie wierzę, nie wierzę. No i dobra, zgarniam 10 punktów. No widzisz, Farel, miało być ostro. To jest ostro. Wow, i moi drodzy, JJ-ka poszła naprawdę ostro. Tu się coraz cieplej robi w tym pokoju. Ja zaraz się będę tutaj topił, bo jest mega gorąco. Jeżeli u was też jest tak gorąco, już macie nieraz czasem dosyć, no to zostawcie łapkę w górę. Co z tym był? Co z tym był, Farel? Dobra, na szczęście jakoś przeżyłem. Ale on mi skroił mojego Power Cube'a. Jest Penny. Jest Penny Bunny. Nie, nie Bunny, zwykła. Powiem tak, podejdę do Penny, dostanę 3 bomby i będzie słabo. Ale w tym krzaczku też zaciekawie na chwilę obecną nie jest. Kolejna tara. Uwaga! Nie wyprzedziłem ciosu, kurczę, z tym dynamitem. To jest jakiś Aleksik. Alex, łap z Dynamite'a. Uciekł. O kurde, poko. Poko! Zginął. Pięknie trafiłem. Ult! Spajki! Spajki nie bij! Spajki nie bij! Jak ty to zrobiłeś? Spajki nie bij! Nie bij! Mordo! Nie! Spajki nie bij, mówię! No, 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 no! Kurde, ale się na mnie sfokusowali. Ranga czwarta. Zgarniam 6 punktów. Teraz przed czas znowu na JJ-kę. Ej, ja chcę mieć pikantnego Dynamite'a. No i moi drodzy, Farel znowu zdobył 6 punktów. Ja nie wiem, jak on tam tak długo wytrzymał, bo ten Spike był na niego tak sfokusowany, że no nie wiem, mamy... Tak, ja mam 10 punktów, Krystian ma 12 punktów, więc nie mogę tego zepsuć i tym razem również muszę zrobić Winka. Tam tej Rosy się troszeczkę przestraszyłam. Myślałam, że zaraz mnie podjedzie. Nie wiem, czy się nie pchać tutaj czasem na ten środeczek. Tam jest na dole. O nie, Piperka się zaraz tutaj na mnie sfokusuje i będzie źle. Kto tam jest? Aha, tam jest Karl. Karl jest cwany. Karl, dobrze wiesz, ja do niego nie podejdę. Aż ty, nie dał mi, nie dał mi. Tu jest drugi, nie, tu jest Nita chyba, tak? Nita ma tu 6 power cubesów! No nie wierzę! Citrus YouTube, jakiś YouTuber mnie tutaj zabił. Ranga 6, 4 miejsce, no nie. Idzie mi coraz gorzej. Okej, moi drodzy, Justyna prowadzi 2 punktami. Teraz jak zrobię wina, no to powinienem wygrać sobie na spokojnie. No ale nie mówmy hop, dopóki nie przeskoczymy, więc wow, lecimy. Szybki fokusik na skrzyneczkę, pyk. Ej, tego Majka muszę podnieść wyżej, bo jeszcze on nie rozwala na 3 dynamity skrzynki. Dobra, dobra. No i to może być moja śmierć. Bądź też nie. Dobra, przeżyłem jakoś. Okej, udało się. Najgorsze jest to, że throwerami naprawdę bardzo malutko gram. Na razie staram się wbijać pucharki na postaciach takich, wiecie, które strzelają dystansowo. Trzeba się po kolei wszystkiego uczyć. Mój rekord na Penny to 476 pucharków. No ale spadłem teraz do 430, niestety. Bardzo ciężko idzie ta 500, jeżeli chcielibyście bić 500.
No po prostu jeszcze nie ten skill, ale jeżeli chcecie serię, jak wbijam każdą postać na 500, no to zostawcie obowiązkowo łapeczkę. A ja już niedługo, jak tak siądę troszeczkę, wow, na dole bójdzie, przymęczę, to postaram się wbić pierwszą 500-kę. Funny Bunny. I tu możemy to skończyć, finalnie. Nie, rozwaliłem tylko płotek niechcący. Nie trafiłem. 4 Power Cubesy. 3 zadymiarzy. Chyba to są nawet 2 Daryle. Daryle. Okej. Okay. Zastanówmy się. Tam wyrosły grzybki. Oni muszą się jakoś wyciąć. Bo ja nie dam rady. Oni mieli tam dużo, chyba już po 7 Power Cubesów. No i czekamy. Burza się coraz zbliża. Bardziej. Tu ktoś będzie? Nie ma. Tutaj? Też nie. A tutaj? Też nie. Daryl, odpuść mi. Odpuść mi. Dobra, tego możemy wykończyć we dwóch, kumplu. Sojusz. Sojusz, mordo. Dobra. Jestem. I dawaj. Bomba. Siad. Wielkie starcie. Farel. Zabij Hama. O nie. You welcome. Ostro to ostro, co nie, kochani? Lecimy, let's go, 10 punktów zgarniam, teraz czas na JJ-kę. Okej, moi drodzy, ostatnie starcie, teraz to już mi się zaczyna robić gorąco. Krystian ma 22 punkty, ja mam 16, więc muszę mieć co najmniej czwarte miejsce, żeby wyrównać, a trzecie miejsce, żeby wygrać. Trzymajcie za mnie kciuki. Kto tam się na górze w krzakach? O, Oriko! Czy ja dojadę tą Jessie, czy jej nie dojadę? Penny, Boże, ja zawsze mylę. Gdzie ty tam idziesz? Przecież ja cię tam... A dobra, przepraszam, nie chciałam cwaniakować. Schowam się tutaj za murek. Otworzę sobie skrzyneczkę. 7 zadymiarzy. Wow! Co to za tutaj rzucanie we mnie? Ona ma ulta, ja się trochę jej boję. Schowam się w sumie za tą skrzynkę. O nie! I teraz jestem w potrzasku! Ult! Jest! Udało mi się 4 zadymiarzy! Ten bu mnie nie dojedzie! No nie! Nie udało się! Ej! Ale jest remis, tak? Pokaż punkty. Ranga 4, czyli 6 punktów zdobyłam, czyli jest remis! Musi być teraz dogrywka. Ale macie szczęście w dzisiejszym odcinku, bo zagramy jedną dodatkową rundę. Wow! Okej, moi drodzy, lecimy z dogrywką. Nie sądziłem, że będziemy jeszcze dzisiaj czwarty raz, przepraszam, walczyć. Co my tu mamy w koło? Gina, który się fokusuje na moją skrzynkę. Ginie, to jest moja skrzynka. Proszę się odczepić od niej. Hop. Nie podejdziesz do niej, mordo. Hop. Co, idziemy tak walczyć o tą skrzynkę? Ja muszę teraz troszeczkę zaprzestać strzelanie, żeby mi się HP odnowiło. Hop. Muszę go przycisnąć, wiecie? O, na przykład w ten sposób. Cubesa zgarnąć. On ma przyciąganko, ale my nie będziemy przyciągali teraz Colta. Patrzcie, 70 HP mu zostawiłem, a ten Mortis, co on tam myśli, że przeżyje? Dobra, przeżył. Sorry. Dobra, ładnie pobijałem ich w koło. Ja na razie zatrzymam się w tych krzaczkach. Tutaj mamy grzybki. Dobra, go tak trochę chciałem zbejtować, wiecie? Żeby on tego ulta spalił. Ciekawe, czy wie, gdzie jestem. Ale bym się wpakował w tego ulta. Dobra, ajajaj, nie wyczułem go. I mi myszka uciekła na drugi pulpit. Najgorzej, dobra, poczekajmy. 7 zadymiarzy, ej, zacięta tutaj rywalizacja trwa.
Nie mogę go wypuścić stąd. Muszę go tak sobie tutaj rzucać, obijać. O! Bardzo daleki zasięg ma Jin. A ja o tym często zapominam. Dobra, pięknie. Tego Jina powinno nie być. Dobra, dobra, tego Majka nie ma. Okej. Okay. Ten Power Cubesik z Majka trafia do Farelki. Tu mamy Bibkę, która się bije z... Gdzie? Na 9 Bibka! Wow! Ona jakaś taka, powiem wam, dziwna, bo nie wiem dlaczego ona tak lata. Nie dostała z ulta, najgorzej. Nie dostała z ulta, no ja już nic tutaj niestety nie zrobię. Muszę walczyć na śmierć i życie. Drugie miejsce, Bibka na 10. Jakoś w miarę udało mi się utrzymać pozycję wysoką. No to co? 9 punktów trafia na moje konto. Teraz czas na JJ-kę. Okej, moi drodzy, czas na chwilę prawdy. Musiałabym teraz zająć pierwsze miejsce, żeby wygrać z Farelem, więc będzie bardzo ciężko. Ale będziemy się starali. Na spokojnie sobie podejdźmy do tej gierki. Tam jest Barley. On się nie boi? Czy mi się wy... Nie, nie boi się. Po prostu chcę, żebym mu pomogła otworzyć skrzynkę i sobie pójdzie. No, tak myślałam. Dobra. Zostawmy go. Niech sobie żyje chłopak na razie. 9 zadymiarzy w grze. Tutaj... Ktoś zabił tego Barleya? Naprawdę? O nie, Rico mnie tutaj chce. Ja się boję, Rico. Rico jest niebezpieczny chłopak. 8 zadymiarzy. Wejdźmy sobie do krzaczka i sprawdźmy, co się dzieje na środku. Aha, tutaj nic nie widać. Sprawdźmy sobie te krzaczki. O! Nie, to ten Barley. To inny Barley został zabity. 5 zadymiarzy w grze. Mam tylko jednego Power Cubesa. Super! Naprawdę fantastycznie, Brock! No i niestety, moi drodzy, dzisiaj nie miałam szczęścia. Pikantnego Majka wygrywa Farel. No i teraz nadszedł czas na najmniej przyjemną część odcinka, czyli kupowanie skina Farelowi. No cóż, JJ-ka, dzielnie walczyłaś, gratulacje. To była zacięta walka. Ostra walka przede wszystkim. Dobra, moi drodzy, kupujemy tego pikantnego Majka i kończymy ten odcinek, bo jest naprawdę mega gorąco. Wiecie, co jest najgorsze, że ostatnio ten pikantny Majk był w sklepie w przecenie. Dzisiaj niestety nie ma żadnej przeceny na pikantnego Majka, więc musi... Gorzej dla mnie. Dokładnie, więc Justyna musi się wykosztować aż 150 gemów. No cóż, 150 gemów, czyli pakiecik za 47,99. Ała, moja kieszeń, ała. No widzisz, trzeba było lepiej rzucać tym dynamitem. Okej, okay. Moi drodzy, gemy doładowane, więc przyszedł czas kupić pikantnego Majka. Ej, ja jestem mega zadowolony. Wow, w końcu mam tą postać. Jest przecudowny. Jeżeli macie pikantnego Majka, zostawiajcie łapeczkę w górę. Chciałabym cię zobaczyć w takim przebraniu w kuchni. Okej, moi drodzy, skoro mamy już pikantnego Majka zakupionego, może sobie zagram jeszcze na koniec pokazowy mecz tym właśnie oto skinem. Jestem mega ciekaw, czy ten Majk, jak rzuca... On rzuca papryczką, tak. A czemu ta papryczka jest niebieska, a nie jest zielona? Głupio, tak nie? No, dziwnie dosyć. Albo czerwona, było tak troszeczkę lepiej, ale mniejsza z tym... Nie ma to jakiejś znaczenia. Jak wiecie, jakie ma to znaczenie, no to napiszcie w komentarzu. O, i ten kaktusik pada. Ła. To goś, jakoś ściągnąłem? Jak? Jak on dostał? Nie mam pojęcia. Ja to muszę, zbliżyć podczas nagrywania. Piperka. Dostała? Julius. Tak trochę niebezpiecznie wychodzę, bo wiem, że ta Piperka będzie tutaj właśnie w tym miejscu. Dobra, ryzykuję. A on rzuca całe wiadro z wywarem. Co on tam piecze, ten kucharz Barley w tym wywarze? W tym garnku, przepraszam. Jaki, z czego to jest wywar? Z papryczki. Czyli on robi sos chyba, co? Bo ma garnek. Pikantny sos chili. Dokładnie. Pikantny sos chili. Nawet w sumie się nie zastanawiałem nad tym nigdy, bo ja tak skinów nie przeglądam, jak nie mam ich. Wow, 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 wow! Do kupienia. Dobra. Dobra. Patrz, było blisko. Waleczny ten Barley. Bardzo, bardzo. I tak powiem ci, gdybym miał troszeczkę lepszego skilla, on by już leżał, bo bym podjechał, zaryzykował w bieg jego tą truciznę. Tutaj stanę, żebym go nie wpuszczał, wiesz? On gdzieś tam jest Rico. On będzie uciekał chyba
tutaj, bo go wykurzy. Ten Barley. Hop, hop! Dobrze? Dziękuję, Fareluwa. Obydwoje leżą. I te Power Cubes będą pewnie na sępa zbierane przez tego oto oponenta. Kto to jest? Jak się nazywał? Suna Shaft. Suna Shaft na 9. 7 na 7. Wow. Tylko że ja mam maina, ja mam środek i ja rzucam papryczkami, więc jest ostro, jest ostro. Ostra rywalizacja. Wow. Masz plus 10 do skilla przez skina. Tak jest. I leci ulcik, którym nie trafiłem. Co się dzieje, widzowie? Yeah. Tak jest. Tak jest. Nice. Winek na koniec z nowym skinem. Super. Więc moi drodzy, to było na tyle z dzisiejszego odcinka. Ja mam nadzieję, że wam się podobało. Ja się na przykład super bawiłem. Nie wiem jak Justyna. Ja również. Tylko szkoda, że przegrałam. No niestety tak jest. Jedni wygrywają, drudzy przegrywają. Moi drodzy, nie zapomnijcie odwiedzić kanału JJki, do którego link macie w opisie, ponieważ nagrywa systematycznie Brawl Stars i na każdym odcinku u JJki możecie wygrać jednego megaboxa. Ja dziękuję jeszcze raz wszystkim za uwagę. Trzymajcie się. Pa, cześć. Pa! Cześć!